Jesteście na półmetku przygotowań do nowej rundy, do wiosny. Powiedz, jak oceniasz przygotowania całej drużyny? Wydaje mi się, że w miarę spokojnie i tam zgodnie z planem idziemy. To, co tam trener sobie nakreślił przed tym okresem przygotowawczym, to wydaje mi się, że w pełni realizujemy. No, dosyć ciężki to okres dla nas, ale nie różni on się od tych poprzednich. Przed Wami wyjazd na obóz do Wałbrzycha, już na najbliższy poniedziałek. Macie tam aż 3 sparingi, powiedz, jeszcze coś Was tam będzie czekać? A to już o to trzeba pytać trenera, bo my wiemy, że wyjeżdżamy w poniedziałek i żyjemy pewnie powrotem, tym, który będzie za tydzień w kolejny czwartek, no ale treningi pewnie 2 razy dziennie, sparingi, no jak na każdym zgrupowaniu. Gdzieś tam monotonia obozowa się wkradnie w to wszystko, ale jakoś sobie damy radę z tym wszystkim. Nie czujecie już zmęczenia? Czujemy już od początku praktycznie przygotowań, czujemy zmęczenie, ale to absolutnie normalne. W tym okresie no, trzeba troszeczkę mocniej popracować, żeby w lidze było łatwiej. Na koniec jeszcze zapytam o Twoje cele na ten sezon. Na pewno strzelić kolejną bramkę, no, w moim przypadku 15, a nie staram się ani za bardzo do przodu wybiegać z tymi swoimi ani deklaracjami, ani jakimiś prywatnymi sukcesami. No, gdzieś tam chcę strzelać te kolejne bramki i chciałbym, żeby drużyna wygrywała w większości spotkań, a jak będzie, no to zobaczymy już niedługo.